każdego dnia napotykają mnie trudności. Czasami znajduję się w takim momencie, gdzie nie widzę rozwiązania. Ale mam nadzieję. Mam nadzieję dlatego, że przypominam sobie, jak Bóg działał wcześniej, jak wszystko trzymał w swojej ręce, że każdy szczegół miał znaczenie, jak On prowadził swój lud na przestrzeni wszystkich wieków, pokazywał swoje prawdy, prowadził, by docierali aż do zakątków świata. Inspiruje mnie myśl tego, że nasz Kościół poszedł dalej i nie zatrzymał się gdzieś tam w przyszłości. Chcę poszukiwać drogi, gdzie mamy zmierzać dzisiaj. I dlatego 1 listopada jadę na misyjny kongres w Milanówku. Co czeka mnie na kongresie? Doświadczenia z praktycznej misji ludzi z różnych krajów, dyskusje i rozmowy, dużo modlitw, ciekawy muzyczny program, również wykład na temat przemocy oraz szczególny czas dla młodzieży. Oczywiście też fascynujący program dla dzieci, seniorów, kobiet i każdego z nas. Przejdziemy przez historię ludu Bożego na przestrzeni wieków. Przypomnimy, co się działo w Minneapolis 1888 rok. Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił? Co było przyczyną i jak uniknąć tego teraz? Odpowiedzi na te pytania oczekuję uzyskać na kongresie. Modlę się, żebyś Ty też przyjechał. Nastał Twój czas działania.